Mnie się to nie podoba. Ja jestem smutny, jestem przerażony, boli mnie brzuch. Ja nie wiem, czy ja tego chcę, bo chyba tego. Ja ostatecznie chyba tego nie chcę i chyba gorzej i szybciej wróci z mojego powodu niż ze swojego. Synko! Najszybciej. Tato też taki poza prawem zawsze. Ja cię rozumiem. Tak, żeby nas policja nie złapała. Albo Rafał. Zajęty. Rafał jest zajęty, nie będzie nas gonił za skarpetkę, no nie? Jest głodny. Jest głodny? Pracował. O cały dzień. Cały dzień pracował. Tak. Jest O, to może tam nie wstawiać, wstawiaj. Na to jedzenie? Nie, nasz ten jeszcze czeka. O, ja wadę! O, nie! Dobrze. Jeden mi wypadło. To teraz Busiak. Z racji, że tak naprawiłeś tego robota, to przytulas. Cóż, był za buzią. Ale to wygląda pysznie, Mikołaj. Pokroję. Pokroję. O, Szymon jest. Czemore. Czemu tam jest? Nie wiem. Chyba z dżemem. Spróbuj. Ty nie czaruj innych, Mikołaj. Bo nie będą mogli jeść. A spróbuj tak. Nie. Tu masz, figelec. Dzień dobry. Właściwie dobry wieczór. Właściwie to bez sensu się witam, bo chwilę temu mieliśmy rozkminy na maksa. Tak, i tam byliśmy w przedszkolu, znaczy chwilę temu. Wy byliście z nami chwilę temu. Natomiast myśmy już wrócili. Wszystko się dowiedzieliśmy. Udało się, żeby Mikołaja zapisać do tego przedszkola i... Chodź, trochę musimy się oddalić, bo światła nie mam. Nie wiem, dajcie nam jakieś informacje od siebie, może wsparcie, czy wy też mieliście tak ciężko, bo fajnie, znamy te wszystkie plusy, które temu będą towarzyszyć, natomiast one są cały czas przyćmiewane tym, że Mikołaj idzie do przedszkola i do nas to nie dociera. Już teraz rozkminiliśmy, dlaczego to się wszystko dzieje w marcu. Tak, żebyście mieli czas przygotować się, a nie tak jak my zrobiliśmy, że właściwie we wrześniu już prawie. Tak. I mamy mało czasu, żeby go poprzytulać. Nie no, jesteśmy rozbici, strasznie jesteśmy rozbici. Dla mnie to jest mega ciężkie, że oddajemy go do przedszkola. Z drugiej strony wiem, że musimy go dać do przedszkola, bo dla niego to będzie dobre. Wiemy, że dla niego to będzie dobre, tak, no, ale jeśli on sprawa. Nie będzie się tam dobrze czuł, no to od razu rezygnujemy i tak dalej. Ja od razu tak obstaję, że gdy tylko on powie, że mu się tam nie podoba albo coś, no nie, no to w tym momencie nie będziemy go na siłę zmuszać. I jakoś inaczej to ogarniemy. Takie jest moje zdanie. Natomiast spróbujemy, no. Masz oczy strasznie takie, wiesz. Smutny jestem, no bo... Też jestem smutna, no. Ale... Tylko ja się trzymam, wiecie co, ja się teraz trzymam jakby... serce mam na milion kawałków takiej rozwalone. Nie wiem, na ile się rozwali, jak będziemy musieli go odwieźć do przedszkola. To sobie tego nie wyobrażam, tego pierwszego dnia, gdy go będziemy musieli zostawić. Wydaje mi się, że będę buczeć w samochodzie. Jeszcze nie daj Bóg, jak Mikołaj będzie płakał. Staram się nie rozkleić. Nie, ja mam nadzieję, że będzie właśnie tak, że on powie, że było super, albo że on tak. Że on chce tam jechać następnego dnia. To by było... I go odwiozę i znowu będę buczała w samochodzie. Nie, ja już będę miał wtedy spokój. Jak on mi powie, że on jest tam zadowolony, szczęśliwy i jemu się to podoba, to będzie dla mnie idealną opcją. Na razie jestem przerażony. Bardzo.
Tak, z drugiej strony wiemy, że on potrzebuje kolegów i tak dalej, bo wiemy, jak się bawi na placu zabaw, wiemy, jak spotykamy się ze znajomymi, są dzieciaki i tak dalej. To też jest dla niego frajda, no bo wiadomo, że w przedszkolu tych zajęć jest tyle, no nie? Jednak no nie oszukujmy się, nie czarujmy się w domu, nie ma aż tyle tego, bo mamy też swoje obowiązki, no chociażby musisz ugotować obiad, w tym domu posprzątać i tak dalej. To zajmuje ci czas i to nawet sporo czasu. Wiadomo, że my dużo rzeczy robimy z Mikołajem, bo gotujemy razem, sprzątamy razem, wszystko robimy razem. Na zakupy jeździmy razem, wszystko wszędzie jest obecne i my wszystko robimy razem też w takim tandemie, no nie? I to jest dla mnie na ten moment nie do przejścia, ta cisza w domu, bo teraz, że jest cisza, bo on śpi sobie na górze, tak, słodko, to jest zawsze mogę do niego wejść. Cisza, no. To jest inna cisza. Natomiast jak to będzie taka cisza, że Mikołaj jest daleko, no to nie wiem. Znaczy tutaj jak coś, to powinni się wypowiedzieć osoby, które mają pierwsze dziecko. Tak. Tak, bo to trzeba sobie to rozgraniczyć. Jak masz tam kolejne dziecko, to już inaczej to wszystko przechodzisz, no nie? Masz pierwsze dziecko, spędzasz z nim 24 na dobę, bo załóżmy, jesteście z nim w domu, tak, cały czas. I on uczestniczy w każdej najmniejszej pierdole, w każdym sukcesie i w każdej porażce, tak, jest razem z wami. To jest takie szalone, że teraz... Za mało czasu, boję się, że będziemy mieć za mało czasu razem. Już rozkminiamy, jak szybko go będziemy odbierać tego przedszkola i że w sumie nie będziemy go puszczać przez 5 dni, tylko 3 wystarczą do 2. No, że nie będziemy go na przykład odbierać tak późno jak można, tylko będziemy go odbierać wcześniej. Nie no, to ja w ogóle ja nie biorę pod uwagę, że ja w ogóle będę gasił silnik, czy będę czekał pod domem, jak już będzie można z powrotem. Albo pod przedszkolem w sumie na parkingu, żeby w razie czego w rezerwie, żeby długo nie trzeba było czekać. Czy wy też się mierzyliście z tym właśnie dysonansem, że wiecie, że to jest dobre z jednej strony, a z drugiej strony martwicie się, jak to będzie, czy dziecku się spodoba, bo przecież dziecko jest najważniejsze w tym wszystkim i ono ma się czuć komfortowo. No my na pewno się nie będziemy czuć komfortowo, przynajmniej na początku, no bo potem może docenimy jak plusy tego. Jak wejdzie już rutyna taka inna niż nasza dotychczasowa, to co innego. Natomiast mamy taki dysonans między tym, że to jest dobre i potrzebne, bo przecież musimy pracować. Niektórzy w ogóle nie mają wyboru i tego dysonansu nawet sobie nie mogą na niego pozwolić, bo nie mają wyboru. A z drugiej strony jeszcze mam z tyłu głowy, że jakoś możemy to ogarnąć, nie spać, bo po co? Też mam taką jeszcze myśl, że jakoś to może ogarniemy, a z drugiej strony jak już powiedzieliśmy A, to zróbmy B, spróbujmy po prostu. Tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja po prostu chcę spróbować, ale cały czas upieram się przy tym, że jeśli będzie sytuacja, że mu się nie będzie podobać, to wymyślimy inne rozwiązanie, które będzie po prostu równie dobre. Tak będzie trzeba zrobić. Tak jak na przykład, nie wiem, jakaś niania albo coś takiego, że pójdziemy w taką stronę. Jeśli nie przejdzie nam opcja tego przedszkola, które jak widzieliśmy jest spoko, no, jeszcze będziemy je oglądać i wtedy będziemy wszystko wiedzieć. Tak, nie? No, mamy cały ten tydzień takiego też aklimatyzacji Mikołaja i uspokojenia nas troszeczkę, no nie? Ja chcę być uspokojony. Ja też. Natomiast wiecie, no, wybraliśmy takie przedszkole, które w naszym odczuciu jest dobrym przedszkolem. Też nam polecali to przedszkole. W przedszkolu też w naszej rodzinie osoby miały dzieciaki i znajomi gdzieś tam i widzieliśmy te wszystkie jakieś tam zdjęcia i tak dalej, no nie? Że jakby zapoznaliśmy się. Całe przedszkole jest super, bo jest bardzo mocno zabezpieczone, jeżeli chodzi o te takie aktualne problemy, które są, no nie? Jak odbieranie dziecka, że te drzwi na taki bardzo mocny zamek. No, jest bardzo dużo plusów takich logistycznych i uspokajających. No i jest ta druga strona medalu naszego bumbusia małego, no nie? No. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ja nie powiem, że będzie dobrze, bo nie wiem, jak będzie. Ja chciałbym po prostu, żeby Mikołaj przyszedł, powiedział, że na przykład tata jeszcze nie, jeszcze 5 minut, bo tak, jeszcze się bawię, albo jeszcze coś tam robię. To byłoby idealne.
Tak, chciałabym po prostu to usłyszeć, bo wtedy wiem, że tak, jest bo okay. Ja chcę po prostu, żeby nasz syn był szczęśliwy. No. To mi najbardziej zależy, żeby był szczęśliwy, a jak tak. To tam... Szczęśliwy, bezpieczny i uśmiechnięty, taki jaki jest teraz. Tak. No i zobaczymy, jak to się ogarnie, czy... Z robotem, jak coś doli, wszystko mieszkamy w Bieszczadach. Tam wszyscy, którzy robią wszystko, tam mieszkają, więc będziemy z innymi osobami, które nie oddały dzieci dużo w krańce szkola. No, zobaczymy, no trudne to jest, po prostu trudne dla mnie bardzo, no, dla mnie osobiście, może dla was to takie nie było trudne i tak dalej i możecie tego nie rozumieć, a może niektórzy bardzo to rozumieją, no to tego się nie da powiedzieć, no dla mnie osobiście jest to takie subiektywne odczucie. Jest to bardzo trudne. Z jednej strony ja wiem, że to jest potrzebne nam i jemu, tak, żeby miał tych swoich znajomych i tak dalej, kolegów, żeby to zaczęło się wszystko dziać, no nie? No bo musi to zacząć się dziać i albo się zacznie to w podstawówce, albo zacznie się to teraz. Ja nie wiem, po prostu, ja nie wiem, ja dalej nie wiem, czy ja tego chcę. Ja po prostu się gubię w tym, że może chcę, może nie chcę. Nie wiem. Papryka już jest upieczona, więc teraz zabraliśmy się za jej obieranie. Najgorsza część. Tak, najbardziej żmudna. Tutaj dajemy sobie obrane, tutaj dajemy skórki. A tutaj mamy jeszcze te nieobrane, jeszcze są w piekarniku, jeszcze dużo jest w piekarniku. O, pokaż, jak mi ładnie idzie, bo czasami to jest satysfakcjonujące. Czasami jest właśnie tak, to jest najlepsze, jak tak idzie. Tak. Jej. Prawie cała. Tak jest najlepiej. Tak, to się zdarza paradoksalnie strasznie rzadko. Tak. Ale to jest najlepszy kawałek, jedyny taki. Ale żeby was nie zniechęcać, to jest potem pyszne. A tutaj mamy, ups, och, ale zaparowało, tam jest reszta, nic nie widać. Bierzcie na słowo. No, to my się bierzemy dalej za obieranie i później wracamy. Tu mamy kolejne partie, jedna nam się przypiekła za mocno, jak zobaczycie, no ale w sumie dało się to odratować i luz, i tu jest jeszcze... Także musimy czekać, aż to się wystudzi, bo na gorąco nie da rady z tym nic zrobić, bo tak piecze po paluchach, że szok. O! Czy jest takich więcej? Cupek? Siup. Otóż. Tak, to są takie pojedyncze. Krzyś się niczego nie boi. Ja się już teraz zesparzyłem. No, że teraz już parzenie to bierzesz, tak wiesz. Chodź. O, tak jest. Super. O, no. To na razie zagorąco, żeby to podnieść. Tam to już ruszałam, wiesz? Może się trochę wychłodziło. No. No jeszcze troszkę chyba trzeba było... O, nie. Idzie dobrze, więc... Okej. Okay. Zaryzykuję sparzeniem. Mamy tutaj już wszystko dane do słoików, teraz włączamy pasteryzowanie w piekarniku i nasz keczup przepyszny będzie gotowy. W tamtym roku dostaliśmy drzewka od Litki, naszej Wicki. Tak. I śliwka miała dwie śliwki, jedną już zjedliśmy i tutaj mamy drugą. O, ty zrywasz? No to zerwij, no. Proszę. I to są chyba... To była najlepsza śliwka, jaką ja w życiu jadłam. Ja to zrobię. Tata, potnie ją. No. Niko, jak ci smakowała ta śliwka? Dobra, je. Odsuń się od noża. O. Dla mnie robi. Proszę, to jest dla ciebie. A to będzie dla mamusi. Proszę, mama. Tak, mam dla ciebie. Nie zjadłam całej. Ale pycha. Zajebiste, no. Szkoda, że były tylko dwie. Tak. Opędzlowałabym drzewko. Wiem. Ale taka fajna, słodziutka i kwasowa. Słodziutka, tak, ale w punkt. I taka mięsista, wiesz, ale nie taka... to jest takiego drzewa, wiesz... Swojskie. Swojskie. Pyszne. Pycha. Dobra, może w przyszłym roku będzie więcej. Może. Mikołaj, obraliśmy wszystkie śliwki.
Idziemy do domu. A my teraz zrobiliśmy ognisko. For this feeling that I have with you, I've been searching. Ale za ciepło było. Jest, no, źle. Strzeliśmy sobie niby w cieniu, ale nie, nie. Ognisko nie. Na cieple to nie jest dobry pomysł, nie róbcie tak. Nie róbcie ogniska na obiad. Najlepiej jest, jak pomysł. W plecy jest lodowato, a z przodu was grzeje. To jest najfajniejsze ognisko. Tak, nocą. Tak, nocą. My dojechaliśmy z Mikim na zakupy, ostatnie przed urodzinami, bo jutro mamy gości, więc muszę wszystko przygotować, włącznie z tortem, więc wam pokażę, co wymyśliliśmy. I dzisiaj jeszcze jedziemy na grilla do znajomych, więc też coś musimy kupić. Idziemy robić zakupy razem. Mama, syn, tak? Tak. Ja to muszę pokazać, bo... Czasami u nas też jest taki bałagan, że szkoda słów, bo jednocześnie, słuchajcie, robię tort, obiad, pasteryzuję, chwilę temu robiłam karkówkę, rozładowywuję zakupy, zmywarkę rozładowałam, załadowywuję, tutaj jest dalsza część obiadu, także po prostu jest, no, hardcore. Właśnie jeszcze skończyłam, aha, jeszcze robiłam kremy chwilę temu do tortu właśnie dla Mikiego, także uhu! Że jeżeli u was taki bałagan panuje i rozpanoszył się po kuchni, no to spokojnie, nie jesteście sami, czasami tak bywa. A po prostu nie mam tego jak posprzątać, bo to musi mieć temperaturę pokojową. Tutaj czekam, aż mi się miski umyją, żeby mogła pochować te szynki, wędliny i tak dalej, także wesoło jest, no.